przegrać. Co za tym idzie? Wciąż dwubramkowa przewaga, jeżeli chodzi o Zagłębie Sosnowiec w Sanoku, to sprawia, że będziemy mieli jeszcze emocje w tercji numer 3, która teoretycznie powinna zacząć nam się za kwadrans, aczkolwiek mamy tu bójkę w Sanoku i ruszył Damian Ginda, który ewidentnie w inny sposób niż hokejowy, chyba z Damianem Tyczyńskim, chce wymienić uprzejmości. Jeszcze gdzieś tam Witalii Andrzejki zamieszany z Szymonem Fusem, chociaż tutaj już